mówiliście o tym, jak fajnie jest pomaganie zwierzętom, żeby zostać wolontariuszem. No super, dziewczynki też już od małego uczę, żeby pomagać zwierzętom, żeby nie krzywdzić. Także taka wiedza jest naprawdę przydatna. Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku przejdziemy się ulicami Nysy i porozmawiamy z mieszkańcami o naszym kanale i nie tylko. Witam ponownie! A, cześć, witam. Mam takie pytanie. Obserwujesz kanał Kocham Nysę? Tak, mam na Facebooku. A ulubiony cały czas. Tak? A ulubiony odcinek? No oczywiście, ze strzelnicy Protektal. Tak? No oczywiście. Tak. A mam takie pytanie. Co podoba się, jak Ci się podoba, jak Nysa się rozwija? No widać zmiany dość duże. Fajne miasto, fajni ludzie. Widać dużo zmian w infrastrukturze. Nad jeziorem coś tam się zaczyna dziać. Myślę, że ku dobremu to wszystko idzie, miejmy taką nadzieję. No a jakie plany na wakacje? No plany są, myślę, że pod koniec lipca wyjadę z rodziną nad morze, jak się wszystko uda. Czas mi na to pozwoli i co? I pogoda oczywiście, nie? No tak, no to życzę udanych wakacji. Dzięki, wszystkiego trzymajcie się, na razie, hej. Dzień dobry. Obserwuje Pani może kanał Kocham Nysę na Facebooku? Oczywiście, że tak. I który odcinek się najbardziej podobał? Odcinek, gdzie byliście w schronisku. Mówiliście o tym, jak fajnie jest pomaganie zwierzętom, żeby zostać wolontariuszem. No super, dziewczynki też już od małego uczę, żeby pomagać zwierzętom, żeby nie krzywdzić. Także taka wiedza jest naprawdę przydatna. No to wspaniale. I w ogóle jak podoba się Pani Nysa, jak tak się odmienia? Nie, no super, naprawdę. Odmieniona jest bardzo dobrze. Nasz burmistrz o to dba. Także dużo jest zieleni, plac zabaw, chociaż z tym różnie dobre. Także no bardzo ładnie jest. Tak? Przeprowadziliśmy się do Nysy, także nie żałujemy. No to super. No to co? Daję lizaka dla małej. Mogę dać? Pewnie. Proszę Cię bardzo. Nie chcesz? To ja wezmę. To mamy, damy. Dobrze, to ja wezmę i damy dla żyrafki, tak, kochanie? Dobrze, to dla małej drugiej. Dobrze, to miłego dnia życzę. Do widzenia. Dzień dobry. Chciałam zapytać Pana, czy obserwuje Pan kanał Kocham Nysę na Facebooku? Obserwuję. I jak się podoba? Podoba się, sporo ciekawych informacji o mieście. Tak? No to co, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Cześć! Hej. Chciałam zapytać Cię, czy obserwujesz kanał Kocham Nysę na Facebooku? Hej, obserwuję, tak, no jak najbardziej. No, podoba mi się. Tak. A powiedz mi, czy kochasz swoje miasto? Kocham i to bardzo za to, że jest takie przyjazne i przede wszystkim, że się rozwija cały czas. No to super, życzę Ci miłego dnia, no i trzymaj się. No i jeszcze dla Ciebie like. Dzięki. Dzień dobry. Chciałam zapytać Pana, czy był Pan już może w jakiejś restauracji po tym ponownym otwarciu wszystkiego? Byłem w naszej lokalnej Nysie w Smakach Armenii. I jak było? Przepysznie, tak jak zawsze. I zapytam się jeszcze, czy obserwuje Pan może kanał na Facebooku Kocham Nysę? Obserwuję, śledzę Was regularnie, także tutaj bardzo fajna inicjatywa w Nysie. Bardzo wszystkim polecam, bo wrzucacie pełno nowych rzeczy. Jest mnóstwo informacji na temat Nysy, nawet wielu rzeczy nowych się dowiedziałem. Tak? Bo na co dzień gdzieś tam, wiadomo, człowiek mieszka tu lokalnie, ale jednak tego nie śledzi, tak? Więc Wasz kanał pomaga sobie odświeżyć niektóre rzeczy. No to super, to bardzo Panu dziękuję. Dam Panu aż lajka. No i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Jak widać, mieszkańcy Nysy są bardzo zadowoleni, jak Nysa się rozwija. No i co, zapraszam Was do obserwowania nas na Facebooku, YouTubie, no i na Instagramie.